Czy to UFO na rynku? Niestety nie. To makieta pieca kupelacyjnego, obiektu równie ciekawego. W czwartek, 15 września, na rynku Muzeum Miasta Jaworzna zaprezentowało wystawę pod tytułem Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich. Wystawa składa się z dwóch części, jedna z nich na rynku, druga zaś w geosferze. Eksponowane są plansze z kopiami wybranych rycin i opisów z 12 ksiąg autorstwa Georgiusa Agricoli. Ten XVI-wieczny niemiecki podróżnik jest autorem ksiąg poświęconych mineralogii, geologii, górnictwu i hutnictwu. Zajmował się też bezpieczeństwem pracy górników i ich chorobami zawodowymi. Zapisków Agricoli w zasadzie nie odnaleziono, ponieważ on tworzył swoje dzieło Dere Metallica z myślą o opublikowaniu go. Zaczął pracę nad nim w 1527 roku. Po 6 latach miał już w zasadzie dzieło w pełni ukończone, ale kolejne kilkanaście lat w zasadzie minęło na wykonaniu 273 rycin, które znalazły się w pierwotnym wydaniu tego dzieła, więc ukazało się ono dopiero po śmierci jego autora. Wiek XVI to czasy, gdy srebro cenniejsze było od złota, a geolodzy, górnicy i hutnicy tych czasów byli wszechstronni i posiadali dużą wiedzę. Eksploatowano do 300 metrów w głąb ziemi. Na wystawie wiele ciekawych eksponatów. Oprócz plansz, na których prezentują się te piękne ryciny Agricoli, z pewnością warte uwagi są rekonstrukcje, które prezentujemy. Na rynku roszty, czyli takie roszty przypominające ognisko, czyli taka prosta forma wytapiania ołowiu i nieco bardziej skomplikowany piec kupelacyjny do wytopu ołowiu i do strącania srebra, bo właśnie pozyskanie srebra było akurat głównym celem tego procesu technologicznego. Na wernisażu wystawy pracownicy naukowi z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Odlewnictwa zaprezentowali rekonstrukcję pieca do wykonywania drobnych przedmiotów ozdobnych z ołowiu. Miedź, potem srebro, złoto i wreszcie ołów, który wkracza na arenę, jest bardzo popularnym metalem. Dziś już nie tak bardzo jak kiedyś. Niemniej jednak kiedyś ołów stosowany był powszechnie do wyrobu nawet biżuterii, ozdób, sprzętów kościelnych, naczyń. Dzisiaj technologia towarzyszy nam dzisiaj w życiu codziennym. Wobec tego chcemy też pokazać, że te dawne technologie zmieniły się bardzo, ponieważ mamy nowoczesne tworzywa, ale tak samo istota pozostaje wciąż ta sama. Wracając do pieca kupelacyjnego, Wojtuś, lat 4, uznał, że to piwnica ze skarbami. Wystawa więc wyobraźnię rozbudza. Pójść warto. Również się zajmujemy.